Cześć! W dzisiejszym filmie opowiem, w jaki sposób korzystać z bloga Pani Mani Dobre Zakupy do promocji ciekawych informacji, ciekaw, ciekawych informacji, które możecie zamieścić na przykład na swoim Facebooku. Na blogu Dobra Zakupy często publikujemy takie informacje przydatne dla osób, które w ogóle kupują w sieci, czyli na przykład prezenty na... Babki, dziadka, prezenty z różnych okazji, czy, czy też jakieś specjalne top prezenty. I teraz w każdym z takich artykułów są zamieszczone linki do, do sklepów. Tutaj widzimy przykładowe linki do sklepów. I teraz możecie skorzystać z takiego artykułu i skierować ruch tak na dobrą sprawę też troszeczkę do waszego profilu. Na Fanimani działa to w ten sposób, że jeśli do tego linka, który mamy tutaj, do góry, dodamy parametr e, z, ID, z identyfikatorem beneficjenta, wtedy automatycznie po przejściu na Fanimani do partnera dana osoba będzie miała waszą organizację, jaką tą wspieraną. Zobaczmy na, na przykładzie. Mamy tutaj organizację, jedną z wybranych organizacji, klikamy wspieram, i tutaj sobie widzimy taki link. Ja sobie tutaj to skopiuję. Tą, tą, końcu, ten, tą końcówkę od znaku zapytania do samego końca, i teraz wkleję to sobie też tutaj na sam koniec. W ten sposób mam tutaj ten link, jako sobie skopiuję, żeby widzieć go w całości, i wchodzę na ten link. I generalnie tutaj nie widzimy żadnej, żadnej różnicy, ale w tym momencie przejdziemy sobie tutaj na przykład do. Minty Shop, klikniemy sobie Minty Shop, i teraz widzimy, że automatycznie ta organizacja, której beneficiary ID mieliśmy do, wcześniej podane, pojawiła nam się tutaj na stronie. To będzie działać na praktycznie wszystkich wpisach, które tutaj są. Tu możemy sobie jakiś taki wpis, na przykład. I też mamy tutaj link, klikniemy sobie, mamy Pandora, i automatycznie tworzy nam się link. do z wybraną organizacją. W ten sposób możecie po prostu wziąć dowolny artykuł z bloga Dobre zakupy, który będzie pasował do, do, do Waszej okazji, czy do, do tego, co chcecie, co chcecie opublikować i dodać właśnie ten parametr beneficiary id na samym końcu. Tak. Tutaj dodajemy ten parametr znak zapytania. Benefishery ID równa się, i tutaj wasze wasze ID z Fannie Money. I w ten sposób tworzycie właśnie taki mechanizm, który dzięki któremu, jeśli osoba przeczyta ten artykuł, czy przejdzie np. z artykułu do, do podstrony partnera na Fannie to będzie miała automatycznie wybraną waszą organizację jako tą do wspierania. I to wszystko, jeśli macie jakieś pytania, to zostawcie komentarze pod filmem albo napiszcie do nas. Dzięki.